Szanowni Państwo, jesteśmy dziś w domu ambasadorki Polski, międzyrzeczanki, u pani Elżbiety Dzikowskiej. Jest historykiem sztuki, sinologiem, podróżniczką, reżyserem i operatorem filmów dokumentalnych, autorką wielu książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych oraz wystaw sztuki współczesnej. Wraz z mężem Tonym Halikiem zrealizowała około 300 filmów, jeżeli się mylę, to proszę mi poprawić. Tak, które były pokazywane przez 20 lat i wtedy było to okno na świat, ponieważ teraz, jeżeli ktoś ma zdrowie, czas i pieniądze, to może ten świat zwiedzić bez problemów, a wówczas był on zamknięty. Więc zapraszaliśmy Państwa do naszego domu, a programy były nadawane z piwnicy zamienionej na studio. Czy tam też powstawał pieprz i wanilia w piwnicy? Właśnie tak, ale najpierw chciałam się przywitać z moimi przyjaciółmi z Międzyrzeca Podlaskiego. To moje miejsce urodzenia, niecała 28 mieszkałam, potem na Siedleckiej, potem w innych miejscach, zanim jako 16-latka wyniosłam się do Warszawy na studia, właśnie na sinologię, język chiński. Ale mam dużo sentymentu do Międzyrzeca ciągle. Tam ukształtowało się moje dzieciństwo i wczesna młodość, a to jest najważniejsze dla naszego zahartowania się, dla naszej tożsamości. Pozdrawiam serdecznie Ryśka Kornackiego, Leszka Sokołowskiego i wszystkich innych przyjaciół, wszystkich Międzyrzeczan. Pamiętam o Was. Około 2 tygodni temu zadzwoniła do mnie kurator wystawy, pani Anna Szefer, z propozycją wystawy Różne oblicze piękne. Co robią kobiety, żeby się podobać. Mam to szczęście, że widziałem wszystkie zdjęcia, ale oczywiście co innego zobaczyć je w dużym formacie na zewnątrz, w pięknym anturażu parkowym. Więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy możecie Państwo oglądać te przepiękne prace. Wystawa zrealizowana m.in. na podstawie albumu pani autorstwa Biżuteria Świata. Tę wystawę wymyśliła pani Joanna Szefer właśnie, na podstawie moich zdjęć, bo ona też kiedyś robiła wystawy takie plenerowe, Uśmiech Świata, wydałam album Uśmiech Świata, bo to jest najważniejsze na naszej twarzy i w oczach naszych, właśnie uśmiech. I był album potem Biżuteria Świata, potem Drzwi i Okna Świata, a teraz przygotowany jest już do wydania Dzieci Świata, a w planie fryzury i nakrycia głowy na całym świecie. Jak ja podróżuję po świecie, to mam w głowie te tematy i po prostu staram się te zdjęcia do nich dobierać. To jest praca, to jest zamysł, to jest praca i potem właśnie pokazuję te zdjęcia, przede wszystkim używam ich do książek i do albumów. Ja się zajmuję głównie fotografowaniem małych fragmentów natury, zdjęcia makro, które powiększam później do dużych formatów, o nawet do takich 2 metry na 1,40 m. I ta natura staje się abstrakcją, zaświadczając, że abstrakcji nie ma, że wszystkie kierunki sztuki wywodzą się właśnie z natury. Więc to mnie fascynuje najbardziej, ale też dokumentuje świat i postanowiłam pokazać, jak kobiety, nie tylko zresztą kobiety, ale w tym wypadku tak, jakie mają poczucie piękna. W każdym kraju, na każdym kontynencie ono jest, bywa odmienne, a to jest ważne, bo przecież chcemy, żeby świat był piękny, żeby wyglądał estetycznie. Nie tylko przecież, przepraszam pana, dla mężczyzn chcemy być piękne, ale także dla kobiet, dla naszych przyjaciół i dla nas samych. No, i nie jest przyjemnie, jak spojrzę w lustro, że jeszcze
ponoć nieźle jak na swój PESEL wygląda. Przepięknie. No i moja biżuteria też przyciąga oko, bardzo ją lubię, tą biżuterię, która odgrywa też sporą rolę, dużą rolę w wystawie. I jest ona nie tylko dekoracją, ale też amuletem. Właśnie pokazuje, że noszą kobiety biżuterię jako amulet. Czy uważa Pani, że kamienie mają moc? Podobno mają moc. Moim kamieniem jest turkus, to jest kamień podróżnika, ale bardzo lubię też lapis lazuli, tak i w ogóle lubię wszystko, co niebieskie, ale ponoć moc ma bursztyn, jeżeli ktoś jest zmęczony, no to trzeba sobie włożyć bransoletkę z bursztynu albo przypiąć broszkę i ponoć to pomaga. Ja nie mam wielkich problemów, ale myślę, że dlatego, że noszę takie kamienie, które być może, ja w to nie wierzę, ale niech mają taką moc. Dla mnie jest to dekoracja. Dekoracja to może nie jest takie dobre słowo, uzupełnienie jak gdyby mego stroju. Ale wiem, że na świecie jest to, głównie w tych dalekich krajach, jest to rodzaj właśnie amuletu. Szczerze, między innymi przed złym okiem, czyli przed urokiem trzeba się zabezpieczać. Przed kradzieżą, przed pożarem, przed chorobą, różnie. Ja przywiozłam bardzo dużo biżuterii do Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika w Toruniu. I między innymi z Marokka przywiozłam taki na sznureczku na szyi, na którym jest zaczepionych mnóstwo torebek skórzanych i w każdej na co innego jest włożony amulet. Kupiłam to od mężczyzny, który był bardzo skromnie ubrany, no to na torsie miał właśnie tylko ten naszyjnik i nie chciał mi go sprzedać, ale w końcu uległ. To liczyło. Pieniądzom. Tak i cieszę się, że taki wyjątkowy amulet jest teraz w Muzeum Podróżników. Zapraszam do Torunia, Franciszkańska 9-11, bo są już dwie kamienice z moich darów. O. A cieszę się, że w Międzyrzecu jest ta wystawa, że pokazuje, jak traktują kobiety piękno na całym świecie, co się podoba właśnie kobietom i mężczyznom też. Ja nie rozróżniam, jesteśmy wszyscy ludźmi i chcę powiedzieć tak, proszę zwrócić uwagę, że na przykład w Etiopii, żeby być piękną, to trzeba sobie zrobić dziurę w wardze dolnej, wybić dwa zęby na dole, żeby się ten talerzyk, który się wkłada w ten otwór, dobrze trzymał. Pytałam, jak wy jecie? To w plemieniu Mursi było. No wyjmujemy, pokazamy na zdjęciach też to widać. A w Birmie na przykład i na południu Tajlandii jest plemię Padang, które na szyi ma mnóstwo bransoletek nakładanych od 6 roku życia. Szyja się wydłuża, bransoletek się nie zdejmuje, no bo by się ta szyja złamała, więc śpi się również z taką właśnie metalową szyją. No i to jest ponoć piękne, a żeby to sfotografować, to trzeba było zapłacić $20 za wejście do tej wioski. Więc czasami ten rodzaj piękna służy też zarobkowi, ale i zachowaniu tradycji. Idąc z duchem czasu, trochę też komercyjnie, prawda? Tak. Ale właśnie zastanawiam się, czy to jest dobrze, czy źle, bo właśnie w tej Etiopii też płaci się za zdjęcia. No czemu nie? To jest dla nich jakaś praca. Jasne. Jednak, ale dzięki temu oni będą tą tradycję, która przynosi im kasę, zachowywać. To jest trochę tak, Pani Elżbieto, jak Pani pisze o Bieszczadach, czy mówi, udzielając wywiadów, że to jest trochę tak, że to jest Pani kawałek świata
i chciałaby go zachować w takim stanie, jak jest, natomiast jakby bez tak, pieniędzy, bez komercji, oczywiście. On umrze. Tak. Elżbieta, wracając do wystawy, zresztą... Jest burza teraz. Jest burza. Ale proszę się nie bać, to w Warszawie. Wracając do wystawy, czy był moment, kiedy pani się bała, robiąc zdjęcia kobietom, na przykład plemiennych jakichś zachowań, na przykład mężczyzn, którzy nie pozwalali pani? Jak pan wie, ja do strachliwych nie należę. Międzyrzec się o tym też przekonał. Nie, ja się nie bałam, ale starałam się być dyskretna. Wolałam zawsze podglądać, żeby te zdjęcia były naturalne, żeby nikt nie widział, że je robię. No czasami płaciłam też za te zdjęcia. Bywało różnie, ale ja jechałam do tych krajów, znając ich tradycje. Wiedziałam, że muszę zapłacić na przykład w stanie Orissa za sfotografowanie kobiety z plemienia Bonda, bo tam idzie jej mężczyzna z łukiem i jak nie zapłacę, to mnie ustrzeli, ale ja to wiedziałam i wiedziałam, jak się zachować i tak. Albo jak przyjeżdżałam do wioski indiańskiej, to najpierw szłam do wójta, do szefa, żeby prosić o pozwolenie pobytu i fotografowania. I wtedy wszystko było wolno. Trzeba przede wszystkim szanować innych ludzi. Szanować, tak. Oni mają inną tradycję, inne obyczaje, stworzyli wspaniałe często cywilizacje, których my nie doceniamy, prawda? Kiedyby nasi przodkowie byli jeszcze w puszczy, tak, to powstały w Kambodży, w Birmie, w Chinach, w Peru, prawda, w Meksyku wspaniałe zabytki. Dzisiaj to potrafimy docenić, bo turystyka nas do tego zachęca, tak. Ale przede wszystkim właśnie trzeba szanować innego, do czego tak namawiał wszystkich Polaków Ryszard Kapuściński, który był moim przyjacielem. Pracowałam w redakcji Kontynenty, on był tam moim konsultantem, pokazywałam świat poprzez pisanie, potem przez filmy, a teraz przez fotografie. I te makro, i te dokumentalne. Świat trzeba poznać. Jeżdżę z ciekawości, żeby porównać, jak jest inaczej. A może to nas zainspiruje, a może z czegoś skorzystamy. I te kobiety, które noszą na sobie różne stroje, różne ozdoby, też mogą inspirować naszych artystów. Ja przywożę na przykład, akurat to nie jest ten naszyjnik, ale przywożę jakieś kamienie, jakiś fragment korala i oddaję do zrobienia mojemu przyjacielowi Andrzejowi Kupnieckiemu, nie ograniczając jego wyobraźni. I wtedy właśnie ten świat właśnie łączy się inny, łączy się z naszym światem i powstaje wspólne dzieło sztuki. Praca, te zdjęcia powstały na przełomie... Powstawały przez wiele lat. Może przez 10, może przez więcej. Pani Joanna Szefer je wybrała, moja kuratorka. I no, cieszę się, że ten świat trafił do Międzyrzeca, mego kochanego miasta. My się bardzo cieszymy, że mogliśmy skorzystać i wystawa była w Łukowie. Pani Anna do mnie zadzwoniła z takim stwierdzeniem, że pani Elżbiecie bardzo zależałoby, żeby zobaczyli Międzyrzeczanie, z czego skrzętnie skorzystaliśmy i bardzo się cieszymy, że możemy te prace oglądać. Zwłaszcza, że teraz te muzea były wnętrza zamknięte i taki smutny był okres, a wystawa jest radosna, ciekawa i plenerowa. Nie trzeba zamykać jej w czterech ścianach, prawda, a nawet w 8 czy 12. Także zapraszam Państwa do oglądania tej wystawy. Cieszcie się światem razem ze mną. Pani Elżbieto, bardzo dziękujemy za spotkanie, za wywiad, za to ciepło, za uśmiech. Dziękuję, pozdrawiam. A uśmiech to co
mamy najpiękniejszego